A więc sprawdźmy, co oferuje przedostatni level, który jeszcze nie jest tym najstraszniejszym ze wszystkich, jednakże zobaczymy, czy już nim pojawią się jakieś większe jeszcze problemy, ponieważ na razie tylko wykrzaczyliśmy się raz, czy będzie ten drugi raz. Mamy tutaj upgrade Frostbowera na najwyższy poziom oraz Friendly Splasha, tej lewej strony też na najwyższy, czyli 12 razy 6 damage'u. Więc żaden taki super interesujący. Droga wygląda następująco: 3 ścieżki, które będą przechodzić przez środek, dążąc do tutaj naszego zamku. 355 golda na start, plus tutaj użycie skilla, który jeszcze, który będzie działać gdzieś na środku mapy. Rozsądnym zagraniem tego wszystkiego powinno być to, że robię tutaj powiedzmy kanon. Dookoła tego wszystkiego robię kamienie. Teraz na kolejnym szczebelku każdej ścieżki robię magów, a potem na początku jeszcze raz kamienie. Czyli tu jest kamień, tu jest kamień, tu jest kamień i tu jest kamień. W to, te każde teraz miejsce, zostawiam już tylko miejsca dla magów, czyli potrzebujemy 288 golda, żeby zrobić to wszystko. Ponieważ aktualnie jesteśmy praktycznie ograniczeni tylko i wyłącznie do jak się nazywa, do używania kamieni, które niekoniecznie, jak widać, są jakoś znaczy osiągają wielki sukces, jeżeli chodzi o obijanie tych jednostek, które mają tutaj po 180 życia. Jest to dość przerażające, patrząc na to, że zaczynam tylko zabić jedną jednostkę, żeby chociaż jakikolwiek golda zrobić, żeby zdobyć jeszcze jakiegoś maga, tak? Ale chyba nawet nie zabędę, nawet nie zabiję jednej jednostki. Ani jedna, ani druga jednostka nie padnie. Mogę sobie pójść przez to falę i zrobić tutaj magę, przez to ta jedna jednostka chociaż zginie, a przynajmniej powinna. No ale to wciąż jest takie strasznie, okej, w ostatniej chwili, strasznie takie niepocieszające, że już w pierwszej fali zagrałem tak beznadziejnie. Ogólnie tylko 17 fal jest. Już patrząc na to, jak nam poszło, to może aż 17 fal. Jednakże na początku są one dość takie małe. Zobaczcie, to są, to jest już czwarta fala ze wszystkich. Muszę powiedzieć, jak działa ta umiejętność, że tego na razie nie chcę robić. Zbieramy po prostu pieniądze. Zbieramy sobie powoli pieniądze. I teraz tak, skoro zrobiłem to na środku, zrobimy lewe ulepszenie. Ponieważ wtedy będzie się rozsypało mniej więcej na ten cały obszar tutaj. Więc wydaje mi się, że to taki taka najbardziej najlepsza decyzja, jaką mogę tutaj podjąć. A dawaj, tutaj robimy maga i mamy wszystko wybudowane tak, jak chcieliśmy. Teraz z upgrade'ów moim zdaniem powinienem zainwestować w najpierw magów. I nie będzie slowujących magów. Musimy wydaje. Chociaż mogę zrobić dwóch ofensywnych magów, dwóch slowujących magów. Ofensywny mag na pewno będzie ten tutaj, ponieważ jest on finałowym magiem. Więc to jest zdecydowanie ofensywne. Drugim ofensywnym, który bym chciał, wydaje mi się, że powinien być ten. Ponieważ on, nie że będzie brał tą ścieżkę, to jeszcze tą ścieżkę ofensywnie zaatakuje. A ci, co będą wychodzić stąd, będą swoje na początku tutaj od tego, najprawdopodobniej. No i potem tutaj, więc tak trzech dostaną ten damage. Więc to będzie ofensywny i to będzie ofensywny mag. Pierwszy ofensywny mag już się pojawi na naszym tutaj rynku, aby objąć jak najwięcej naszych tutaj Mr. Bone'ów bez żadnego armoru. Tylko skoro oni wychodzą już od początku bez armoru, to by to świadczyło, jak miało być coś przerażającego w dalszym etapie rozgrywki. Pytanie tylko, co będzie tak przerażające w takim razie. Nie wiem. Może będą jakieś nowe armory. Chociaż nie, już są armorowe. Już są armorowe. Więc już wracamy, powiedzmy, powoli do normy. Tego też specjalnie nie używam, ponieważ chcę go użyć dopiero w momencie, kiedy będą te trzy jednostki tutaj. Żeby jakby największe value z tego wszystkiego wyciągnąć. Możemy zrobić sobie teraz drugiego agresywnego maga i wypuścić sobie kolejną falę przeciwników. I teraz uwaga, halo. I teraz uwaga, puszczamy nasze, aha, to jest kosa. Która tak zadziałała średnio, bo zadziałała średnio, ale przynajmniej będziemy już świadom, co nam więcej robi. Okej, jeden slowujący magik już jest. Tu jest problem teraz, bo ponieważ pojawił się nasz przeciwnik z physical armorem. Co mogłoby oznaczać, że powinienem zacząć inwestować w nasze włócznie. I teraz to oznacza, że w środku robimy sobie włóczników.
Na zewnątrz zrobimy sobie aksy. I tak to rozegramy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie takie odpowiednie. Dajcie, zniszczcie to. Okej, teraz tego. Teraz tu jest włócznia. Puszczamy teraz falę. I to będziemy mieli zaraz na kolejną włócznię. Skill jeszcze nie będziemy mogli użyć w momencie, kiedy te wolfie wszystkie dobiegną do środka. Ale ja się bardziej martwię o to, czy na pewno tą tutaj paskudę zniszczymy. To jest w tym momencie groźniejsze. Włócznia pomaga, więc powinno być git. Na styk, bo na styk, ale może być git. Nie było git. Gdyby ten mag chociaż zareagował tą żdżownicę, to może by wystarczyło. Teraz tak, tu jest axe i tu jest axe. Dwa axe są zrobione, teraz jeszcze dwa zostały. Potem zaczynamy robić upgrade'y kanona. Żeby on troszeczkę więcej mógł robić na środku i żeby miał właśnie już to rozsypywanie się na kawałeczki. Czemu dostaję znowu jakieś powiadomienie na telefonie? Tym razem jest to mail, ale już widzę po treści, że nie jest to ważny mail. I mój komputer przestał w końcu działać jak odkurzacz, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, co mnie bardzo cieszy. To tak, ile ogólnie jest potrzebne? 204, czyli to jest 408 golda potrzebne mi, żeby poczuć się tutaj komfortowo, żeby mieć te wszystkie aksy. Oczywiście robimy ten aks jako pierwszy do upgrade'u, ponieważ ten robiłby o wiele mniej niż ten tu. Ponieważ jednak te jednostki będą tutaj przychodzić, ale no już mamy tutaj dostęp do niego, więc tego robimy. Zasięgu niestety nie uzyskał, więc... O Jezus. Pająki, oczywiście. Oczywiście muszą być pająki, no. W której grze nie mogą sobie tego odpuścić? Jak się rozwalają. Cała ta ich, jak to się nazywa, powłoka schodzi i nagle się tylko otwiera ten murzek. Okej, teraz robimy ten upgrade. I za 378 będziemy mogli zrobić sobie kolejny upgrade w tym miejscu. Ta piwa mi się wydaje, że chyba jest najsłabszą mocą ze wszystkich. Ewentualnie, że może ja używam jej najgorzej ze wszystkich do tej pory. Ale serio, tak? Strasznie jakoś słabo to używa. Ja maga jeszcze nie zrobiłem na slowa. Teraz sobie to uświadomiłem. Przepraszam pana. Bardzo serdecznie pana przepraszam. Już jest naprawiony mój błąd. Już witamy pana w slowy. Tak, czegoś mi brakowało. Tak patrzę, jedna wieżyczka slowująca. Miałem zrobić dwie agresywne, dwie defensywne. I tak, gdzie jest ta druga defensywna? Mówię, 516 golda potrzebuję na to, żeby zrobić upgrade kanona, do którego zaraz dojdzie. Spokojnie. Ogólnie słyszycie tutaj straszną muzykę z tym levelu. Jak już ponuro weszło to wszystko. Im bliżej tego bossa finałowego, zaczyna się robić koszmar. A tak, puszczam od razu kolejną falę. Ponieważ potrzebuję jak najszybciej uzbierać pieniądze na to, żeby zrobić wieżyczkę na najwyższym poziomie. Zacznę tylko troszeczkę golda zdobyć. Tylko troszeczkę. No i tego warmiego tam ładnie poobijałeś. Dobrze, trzy hity, to mnie najbardziej cieszy. Kurczę, no nos mnie swędzi. Jestem ciekaw, ile razy jeszcze będę musiał opowiadać o tej historii z nosem, że z nim jest nic, jest wszystko spoko, jest picuś glancuś. Cwania klika nagrywanie, o, ale bym cię podrapał po nosku, o mój bo... Ale to... normalnie, super teraz zajęcie. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Okej, teraz piła. Żeby nam wszystko poprzecinać. I teraz wydaje mi się, że chcę włócznie poulepszać, te środkowe. Znaczy, włócznie środkowe, no nie mam innych włóczni, ale że to... One teraz dostaną od nas troszeczkę więcej miłości niż na przykład aksy czy też magowie. W momencie, kiedy będzie ich atakowało aż trzech, to też wszystko tutaj się, ten cały, to całe utrzymanie całej tej częstochowy się poprawi. Cyk. Teraz tam jeszcze Gida pójdzie, dobrze. I robimy tutaj upgrade finałowy do drugiej Gida. Tak, każda Gida wymaga 390 golda, żeby zrobić ją na najwyższy poziom. Jest to wykonalne, mi się wydaje. Jest to wykonalne. Dlatego się postarać. Więc tutaj poszły dzidy. Tu idzie raz kolejna dzida, ale okej, okay. Teraz tak, to zrobić 390 i to zrobić 390, potem zrobimy te dwie pozostałe. Czyli mamy maksymalny też teraz pierwszy raz upgrade dzidy, które mniej więcej pokazuje, jak oni to, jak to wszystko wygląda, jak rzucają te wszystkie. Każdy on chyba bije po 24, dokładnie. I dość szybko atakuje, co mnie cieszy.
bo na tym mi chyba najbardziej zależało, żeby to mieć jakby atak speedu troszeczkę dostało. Tutaj niszczymy wszystkie pająki, żeby przerzedzić i od razu puszczamy falę, która daje nam 18 golda, co też umożliwia nam prawie zrobienie wszystkich wieżyczek na maksymalny poziom. Teraz gdzie są kolejne jednostki? Okej, tu idzie. Tu idzie cała chmara naszych przeciwników. Na zimie tam nie ulepszamy, ponieważ tutaj będzie dużo potrzebne, znaczy będą potrzebne te dzidy, więc sobie z tym czekam. Skill się może nie załaduje na czas, niestety. Jednakże wiem, że będą na pewno włócznie załadowane na czas, ponieważ widzę więcej, ile HP właśnie na tym gościom zostało. I mamy teraz zrobione ten środek, jakby nasz ten środek ochrony w pełni wyposażony i w pełni bezpieczny, aby nie martwić się o to, że może nam coś tutaj nie wyjść. Jeżeli chodzi o magów, upgrade dostanie priorytet ten tutaj mag w tym miejscu, a nie możemy go robić jeszcze na najwyższy poziom. Czemu on dostanie priorytet? Ponieważ on jakby broni najdalej całej mapy. Nie dość, że broni tutaj przechodzenia w tym miejscu, to jeszcze potem te finałowe damage, które no są chyba najważniejsze, żeby w ogóle utrzymać przy życiu. Teraz drugim upgrade'em będzie robienie tego slowa na wyższy poziom, który możemy robić podwójnie na wyższy poziom, ponieważ to jest ta, mówię, ta finałowa ścieżka, więc ona musi dostać tutaj najwięcej miłości. Więcej już tutaj zrobić nie możemy. Teraz sobie możemy jedynie czekać na to, aby to wszystko się przerzedziło i odpalić finałową falę w tym levelu. Jednakże on zdecydowanie idzie nam sprawniej niż ten poprzedni level. Nie wiem, czym to jest spowodowane, może lepszą taktyką, może lepszym rozbudowaniem tych wszystkich jednostek. Ale jak do tej pory jedyne jednostki, które nam przeszły, to te dwie początkowe, które ustawiłem beznadziejnie, nasze jednostki. No i potem tam jedna, która chyba na styk wtargnęła po prostu do naszej bazy. No co, no aż tak nie mogłem zareagować. Okej, tutaj robimy maga na wyższy poziom. Tego już wyżej nie zrobimy. Oraz zaraz tu będzie slow na wyższym poziomie. Jak widać, wyjątkowo nie zainwestowałem praktycznie w ogóle w aksy, co koniec końców się opłaciło, ponieważ dość dobrze ta obrona wychodzi. Tutaj jest, mamy physical, mamy magical obronę, która nam tutaj strasznie pomoże, żeby to wszystko utrzymać. Mamy tutaj maksymalny test slow, więc to trzeba to będzie slowować. Tutaj możemy sobie zrobić upgrade axa i po prostu cieszyć się już po prostu naszą wygraną, bo nie wierzę, że to jakoś się przedostanie i nas tutaj jeszcze rozgromi. Po prostu nie wierzę. Nie chcę w to wierzyć. Kumacie to, nie chcę w to wierzyć. Więc mnie teraz nie zawiedźcie. Nie chcę w to wierzyć, słyszycie to? Że to jest możliwe. Naprawdę jeszcze tacy HP. Naprawdę jeszcze tacy HP. I to nie tak mało HP. Zabił go jeszcze, okej. 91 rumu na nasze konto i odblokowanie finałowego levelu z możliwością też zupgrade'owania throwing place'a na maksymalny upgrade. Nic więcej nie możemy robić w razie, że mamy jeszcze 5 upgrade'ów możliwych, które będzie trzeba zrobić w razie czego. I przynajmniej jest ten finałowy level, który jest tak skarżony, że jest niby najcięższym levelem ze wszystkich. Więc idę szybko wysmarkać nosa, żeby się o nim nie drapać, żeby się skupić w pełni i kończymy dzisiaj naszą przygodę, więc zaraz do was wracam. Dobra, jestem gotowy. Jestem gotowy, finałowy level. Axe Tower na najwyższym poziomie oraz Stone Tower na najwyższym poziomie może teraz być odblokowany. Teraz tak, level wygląda dość prosto, jednakże powiedzmy, to mi śmierdzi, że to ma być proste. Czemu ludzie mi tak nie narzekali na ten level? Skoro wygląda tak prosto. Więcej widzę swoją wizję. Tu. Musi być slow. I tu. Albo nie. Tu slow. Poczekajcie, wejdę trochę do menu. Właśnie, o czym się pomyślałem w ogóle? Encyklopedia. Przeciwnicy. Jest tutaj. Aha, nie mam o nim żadnych informacji. Dosłownie żadnych informacji nie wiem. Nie wiem, jaką on ma obronę. To będzie magical, physical, coś w tym stylu. Nie wiem, jak się na niego najlepiej nastawić. Mamy fali 21. Wydaje mi się, że potrzebuje na niego slowa. Żeby slowować i zaraz nawalać, ale czego najlepiej. Więc 275 golda. Dzięki za dźwięki. Dzięki za dźwięki.
zamknij aplikację. Teraz będę wchodzić tu tylko i wyłącznie. Axe, znaczy kamień. Kamień, magia. To się z tym na razie zostawimy. Tutaj to też będzie magia. 21 fal, to będzie długi level, z tego co widzę. Ale jestem dobrej wiary. Serio jestem dobrej wiary, że my to jakoś ogarniemy. Że pomimo tego, iż tak dużo osób narzekało, to my to jakoś ogarniemy. A jeżeli nie ogarniemy, to będzie trzeba więcej obliczyć co i jak. Okej, kolejny mag. Pięknie nam pieniądze się sypią. Ja czekam na to, żeby jeszcze raz kolejny atak kliknąć. Też wiem, że mogę sobie na to pozwolić. Dawaj, no. No dawaj, dawaj, dawaj. Jestem ciekaw, co w ogóle z skinem specjalnym. Atak. Właśnie jest on tutaj, on nie ma jakby swojego... Tower za 3500... Może mam na niego uzbierać? Uzbierajmy na niego w takim razie. Może on jest potrzebny. Może dlatego ludzie przegrywają, bo tego nie zauważyli. No ja tego też bym prawie nie zauważył. Główka pracuje. Główka pracuje, trzeba oszczędzać pieniądze. Może on jakoś huknie za milion, coś w tym stylu. Bo to miałoby sens. Coś ukrytego. Czwoniak, pewnie widziałeś wszystko, dwie tornadzie i teraz wiesz. Nie. Właśnie widziałem, jak gościu przegrał to. Dlatego wiem, że ludzie na to narzekali, bo chciałem sprawdzić, czy naprawdę tak ludzie nie potrafią tego przejść. Pisałem Viking Land Walkthrough. Zarazem to, gdzie gość tutaj przegrał, bo filmik jakiś 30-minutowy. I napisał wiadomość tekstową w notatniku. No to chyba niemożliwe do przejścia. Ja mówię wtedy, niemożliwe do przejścia. Ja pokażę, że dam radę. Okej, teraz tak, trzeba zrobić tutaj kolejnego maga. Tutaj kolejnego maga i tutaj kolejnego maga. Tutaj trzeba było zrobić kamień, tu trzeba 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 zrobić kamień. Nie, nie zaciąłem się, na szczęście nie zaciąłem. Oj, teraz tak, wydaje mi się, że chciałbym najpierw zainwestować w upgrade. Slow. Tutaj pierwszy slow. A tu będzie drugi slow. Nie użyłem tej czaszki, ponieważ nie mam żadnej informacji na to, jak to działa, więc możliwe, że to trzeba na przykład to kupić, dopiero wtedy to działa. Coś w tym stylu. Co to? Magiczny armor ma Bone. Nie wiem, że więcej życie to magiczny armor. Wy sobie chyba jaja robicie. Żeby aż tak mnie teraz upokorzyć. Żeby aż tak nagle zmienić całą taktykę. Cały gameplay. Coś, czego do tej pory nie było, nagle jest. Nice. Może w takim razie użyjmy tej mocy specjalnej. Latające jakieś ptaki, czy cokolwiek to jest. Okej, no poobijały ich nawet sporo, więc... Nie mogę narzekać, ale... No kurczę, nie byłem na coś takiego przygotowany. Wiem, że to muszę robić drugiego slowa w takim razie. Slow. Zatrzymajcie ich. Tyle, ile się tam da slowa, tyle ich zatrzymujcie. Jednakże wiem, że ten skill jest nawet fajny, ponieważ czyścił prawie całą trasę. I to będzie ważne. Ogólnie w levelu robię sobie same aksy. Nie bawię się w żadne włócznie, nic. Same aksy. Więc jak tylko pieniądze nam się pojawią, od razu robię aksy. Cyk, aks. I poszedł piękny aksik. Zrobimy najpierw go na tej linii. Te wszystkie cztery noski będą miały pierwsze aksy. Ponieważ u nich wydaje mi się, że trzeba jakby najszybciej to wszystko zainwestować. Że to oni będą naszą podpórką. Pytanie tylko, czy ja uzbieram do 21 fali 3500. Powinienem. Jeżeli nie będę ulepszał wszystkich jednostek, to powinienem. Pamiętaj, że mogę stracić życie. Ja już nie walczę tutaj o room.
A znajdzie się boss, tak czy jak zabija w 100%. Okej, niech będzie stracę te życie. No niech będzie. 198 golda potrzebujemy, używamy skilla. Będą te magiczne. A ich trzeba się pozbyć, cyk. Więc trzeba dać oczywiście więcej mocy fizycznej. Cyk. Teraz tu jeszcze go trzepnij, cyk. Możemy sobie puścić teraz raz kolejną falę, mi się wydaje. Że mogę sobie na to pozwolić. Cyk, załatwiony. Mam już tylko jeden akt do zrobienia. A potem mogę przejść na tych tutaj trzech magów do zrobienia. Żeby oni też mieli jakby wsparcie magiczne jakieś. Ostatni akt został zakupiony. Pierwszy mag pójdzie oczywiście ten, bo jest najbliżej tego wszystkiego. Więc on musi tutaj najszybciej obijać wszystkich. Żeby zrobić każdego maga potrzebujemy po 252 golda, to jest sporo, ale... Zobaczmy, to nie będzie dla nas żaden jakiś większy problem. Ach, sobie go dosięgnął, tutaj... Co to idzie? Marty, prawie jak Smarty. 2000 życia. Armor magiczny. Ale masz piękne oczko, kolego. Ale no przerażający gościu jest. Nie puszczam na początku w takim razie fali. No to nie mogę puścić fal. Bo teraz mam skilla. To jest plan. Żeby wtedy tego skilla jak najlepiej wykorzystać. Jeżeli sobie teraz puszczę, to dostanę mi starszy dużo pieniędzy. Ole poczyściło. Drugi mag. Trzeci mag. I cudownie. I z niego hajsu wchodzi 200. Czy ja już powinienem zbierać te 3500, czy jeszcze nie? Czy to ten moment, czy jeszcze nie? Czy jeszcze mogę upgrade'ować, czy już nie powinienem? Bo znaczy, no... To jest dużo hajsu. Ale jak na razie wygląda, że dajemy sobie radę z obroną, więc... Chyba nie muszę aż tak panikować. Tutaj ich teraz idzie dużo. I jedno i drugie idą, magiczne i fizyczne. Chyba trzeba poupgrade'ować. Tak z... Te trzy jednostki. Zrobić. I magów po raz. Tych dwóch. Czyli raz. Tu jest skill. Tutaj dwa. I oszczędzamy. Ponieważ dość dobrze to wygląda. Ewentualnie slow mogę jeszcze zrobić sobie, zainwestować, żeby troszeczkę bardziej slowowało. Nie bardziej slowuje. By te duże jednostki troszeczkę wolniej przychodziły dalej. Ja tutaj potrzebowałbym tego skilla chyba. Chyba teraz przegramy. Przegramy to teraz. Bo nie mam skilla. Użyłem w złym momencie skilla i to nas zabije. Nie ma możliwości, żebym to dał radę utrzymać. Po prostu nie ma możliwości. Chyba, że strasznie dużo życia stracę i jakoś cooldown zejdzie na czas. Ale popełniłem katastrofalny błąd. O Boże. Okej, czyli muszę troszeczkę tej nocy zagrać. No nie wierzę, że taki głupi błąd popełniłem. Zobaczmy się więcej jak w 15 fali. Okej, wróciliśmy do tej fali, w której wtedy przegrałem. Tym razem mam skilla załadowanego, więc w razie czego jest czym się bronić. I też strasznie dużo skipowałem fali, więc w teorii wydaje mi się, że powinienem mieć troszeczkę więcej hajsu. Czy w praktyce tak jest? Nie mam zielonego pojęcia, jednakże wydaje mi się, że bez dwóch zdań powinniśmy teraz tutaj poradzić.
Mam też troszeczkę inne ustawienie, tak mi się wydaje, że takie było bardziej optymalne. I teraz specjalnie tutaj użyję tej supermocy, żeby to wszystko przerzedzić, jakby miało w jakimś cudem się to nie udać. I zobaczcie, mamy prawie 2000 hajsu na tej fali. To jest strasznie dużo. Czyli teraz wydaje mi się, że jest najlepszą decyzją to, aby po prostu czekać i zbierać pieniądze właśnie na tą wieżę. Już bez upgrade'ów, po prostu czekać i się modlić. Nie skipować nic, aby w razie czego nie wyszła jakaś dodatkowa fala, która nie powinna się pojawić, bo to mogłoby nas tutaj naprawdę przekopać i to tak poważnie. I wydaje mi się, że po prostu z tymi upgrade'ami teraz jest spoko. Tym bardziej mamy jeden taki ultra upgrade, prawie że, prawie maksymalny. Okej, okay, pojawił się ten gościu, który co zrobi? Usunął całą trasę. To teraz moje plany teraz runęły po prostu w dół strasznie. Ponieważ skoro nie będą mieli trasy, to moje slowy niekoniecznie będą tak samo dobrze ustawione. Nie będzie wszystko w sumie ustawione tak, jak powinno w sumie być. I teraz nie wiem, co o tym myśleć. Mam nadzieję, że to będzie wystarczające, żeby to wszystko się utrzymać, tak czy jak. Że jednak zasięgowo mniej więcej będę trafiać wciąż te same cele, które chciałem. I że nie będą wszyscy w sumie tą jedną trasą szli, tylko na przykład będzie czasami troszeczkę bardziej do boku. No właśnie. O, nawet czasami zakręcają. Nawet czasami zakręcają, czyli nie idzie zawsze tylko w prostej linii. Co by powodowało, że troszeczkę się uspokoiłem. Jestem też na bardzo dobrej drodze, że mi ten upgrade, zobaczcie, że te niektóre chodzą nawet jakby trasą, która już nie istnieje. Wiesz, co jest ogólnie też najgorsze? Ja się boję, że to jest jednorazowy użytek za 3,5 tysiąca. Mam nadzieję, że nie jest. Uwaga! Zakupiłem. Co się stało? Was! Ja myślałem, że ja kupuję sobie jakieś super działo, super laser, coś w tym stylu, który spowoduje, że jak będzie finałowy level z finałowym bossem, to będzie... Tak, dokładnie. A tu po prostu jest... Wiecie, wygra... Zwyciężyłem. Po prostu zwyciężyłem. Ja mógłbym teraz wrócić do komentarzy tej gierki i poczytać wam komentarze z serii na przykład: nie ma instrukcji, jak wygrać z ostatnim bossem. Tym się zgodzę. Ale da się. O! Ostatni level jest niemożliwy do wykonania. Nie bądźcie zdziwieni. A gdzie tu są jeszcze rzeczy tego typu, właśnie tego typu komentarze? Co to do jasnej cholery jest? Nie da się tego przejść. Nienawidzę tej gierki. Gram sobie teraz, próbuję wygrać i po prostu nie mogę. Gra się nie kończy. Czy jest jakiś bóg w ostatnim levelu? Zabiłem wszystkich, jednakże bossa nie dałem rady zabić. No, tego typu komentarze to ogólnie są na temat tej gry. A jak widać, było przejście. I leżało nam dosłownie pod nosem. I przysięgam, że nie zobaczyłem tego zakończenia w internecie, żeby nie było, że jestem taki, że o, ale ty mądrala jesteś, pewnie widział, że się wygra. Nie, ja po prostu przejechałem, widzieć przypadkowo obok jakiejś wieży, która mi pokazała, że 3,5 tysiąca. I serio, byłem nastawiony, że będzie jakaś super broń, a nie super wygrania, ale jak widać, taktyka jest prosta. Możemy nawet pewnie wygrać wcześniej poprzez sprzedanie wieżyczek i po prostu zakupieniu tego w momencie, kiedy odbieramy 3,5 tysiąca, ale przynajmniej tak troszeczkę się pobawiliśmy. To było na tyle, w takim razie łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie, bo Vikingland, mam nadzieję, że wam się podobało. To było na tyle, widzimy się jutro w kolejnym czymś, z kolejnego czegoś. To było na tyle, siemanko, peace, yo! Too. I need cash flow. You fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.